Wymarzony środek transportu? Może taki, który ma 120 koni mechanicznych, 1000 cm sześciennych i przyspieszenie od 0 do setki w niecałe 4 sekundy. A kierunek? Nordkap, czyli 7000 km, mniej więcej. Jarosław Spychała, podróżnik i motocyklista zarazem, wybrał się w taką szaloną podróż, mogę powiedzieć, dlatego że jaka jest przyjemność jechania przez 7000 km w temperaturze minus 5, minus 6 stopni, tak. Ze śniegiem, z deszczem, no i z zimnem dookoła. No przyjemność jest poznawania świata przede wszystkim. No tak, ja oczywiście to pytam żartek. Przestrzeni i drogi, natomiast no, prawda jest taka, że nie są to wymarzone warunki do jazdy motocyklem w Skandynawii, jeżeli oczywiście się trafi tak, jak ja trafiłem z pogodą, czyli na nieustający deszcz, mróz, najwyższą temperaturę plus 5, najniższą minus 7. Ale daje to dużą frajdę, przebywanie ze sobą z motocyklem i jazda po drogach, gdzie przestrzeń jest praktycznie nieograniczona. No to jest zupełnie inny świat, bo wyjeżdżasz z dużego ośrodka, jakim jest Poznań, a dojeżdżasz do Nordkap, czyli do końca świata tak naprawdę, w pewnym sensie, bo to jakby wysunięty punkt sensie, tak, na północy Europy. No motocyklowo to jest taki nasz Everest, tak w świadku motocyklowym mówimy o Nordkapie, co wynika z tego, że warunki są bardzo ciężkie, to jest bardzo daleko, no ale przede wszystkim ciężkie też technicznie drogi, bardzo wąskie. To ja od razu pokażę, bo tutaj jest trasa, którą sobie sam zaznaczyłeś, zielonym i takim fioletowym flamastrem, czyli jeśli tutaj mamy Poznań, to rozumiem, że najpierw do Świnoujścia, potem promem do Isztat, tak? I później wzdłuż całej Norwegii, najpierw Szwecji, później dookoła i tutaj mamy dopiero Nordkap, tak, na samym końcu. Tak. I do końca. I to jest to 7000 km. To było w czerwcu, więc nam się wydaje, że powinny być upały, a tymczasem ty ciągle spotykałeś narciarzy. Tak, no liczyłem na to, że będzie dobra pogoda. Natomiast okazało się, że akurat trafiłem na najgorszy czerwiec, jaki od 30 lat był w Norwegii. Na bardzo ciężki front pogodowy. Z nadmorza północnego przyszedł potężny sztorm, który trzymał ten cały czas, który ja tam byłem w Skandynawii. W związku z tym praktycznie przez całe 7000 km padało non-stop dzień i noc. To stresujące musi być. Natomiast w górach padał śnieg, oblodziło i duże odcinki pokonywałem w śniegu i po lodzie. Jeździłem też w śnieżycach. To nie jest tak jak po amerykańskich autostradach, którymi też jeździłeś, tylko jednak kontrola, bo to jest ciężka maszyna z 250 koni waży, z 250 kg waży. Tak. I trzeba pilnować się, żeby na zakręcie się po prostu nie wywrócić albo nie spotkać z reniferem. No z reniferami miałem spotkania w Skandynawii nie jeden raz, ponieważ... Bliskie spotkania. To są zwierzęta, które wychodzą na środek drogi, bo to jest jedyne ciepłe miejsce, to jest asfalt i one się po prostu potrafią na niej położyć w najmniej spodziewanym momencie gdzieś za zakrętem i wyjeżdżając motocyklem, nigdy nie wiesz. Jechałeś, one stały i patrzyły. Natomiast kiedy już wracałem z Nordkapu, no to miałem przygodę z reniferami, bo się po prostu z nimi zderzyłem. O rany. Renifery po prostu na dźwięk motocykla, one lekko głupieją. Samochody jeszcze troszeczkę znają, chociaż tam bardzo rzadko się spotyka. Tam można jechać 150-200 km i spotkać jeden samochód. Tak, ale to była dla nich nowość. Tak, żeby to była dla nich nowość. Jeden z reniferów zamiast skoczyć z drogi, skoczył prosto w motocykl, ustawił mnie bokiem, bo uderzył w kufer, którego tu nie ma założony, no, ale na całe ustawiło mnie bokiem. Natomiast z prawej strony drugi Rudolf biegł obok. Ja się od niego po prostu odbiłem, od jego tyłu. Nic się tym zwierzętom nie stało. I tobie też, powrotem, czyli ani renifery, ani Jarosław nie odniosły obrażeń. Ale było o sekundę, także nigdy nie wiadomo, jeżeli chodzi o zwierzęta. Na końcu trasy, czyli właśnie na Nordkap, tam prowadzi taka trasa E69, tak. I tam jest parking. I ja się śmiałem nawet, bo czytałem w opisie, że na tym parkingu nawet jest Wi-Fi, czyli z jednej strony mamy najdalej wysunięty punkt na północ, jeżeli chodzi o dojazd, a z drugiej no, takie bardzo europejskie warunki. No Skandynawia jest tutaj ciekawa, bo w zasadzie wszędzie jest internet dostępny, nawet na tych pustkowiach, nie wiem jak oni to robią. Wszędzie też się płaci kartą kredytową, tak naprawdę w tej chwili w Skandynawii nigdzie się już nie płaci gotówką. Tak, więc, za gazetę, za kawę, za wszystko można kartą. Likwidują w ogóle obieg gotówkowy. Także to są te plusy nawet na największych pustkowiach. Natomiast faktem jest, że na końcu jest parking na Nordkapie, jest Wi-Fi, ale ono tam nie działa. Chociaż dobrze, że nie są tacy idealni, zawsze znajdziemy jakąś dziurę w całym. Jak się podróżuje motorem, nie wszyscy z naszych widzów znają się na tym, ja też nie jestem ekspertem, to trzeba mieć ze sobą namiot, plecak i nocować gdzieś przy drodze, tak? Czy w jakichś szałasach? Nie, w Skandynawii można się rozbić z namiotem wszędzie. Jest to dozwolone, musi być 150 metrów od zabudowań i na jedną dobę możesz stanąć, nikt się gdzie nie chcesz, czepia. Nikt się nie czepia. Tak, ja podróżowałem oczywiście z namiotem. Można u nich wynajmować, są takie domki, hytery. Zresztą bardzo ciekawie to wygląda, bo po prostu się wchodzi,
jest domek przygotowany z nauczkami, tak. I zostawia się tak, i jak się było. Zostawia pieniądze, tak, ale tak. Sweterów nie korzystają, bo ceny są na nasze warunki polskie, no, powiedzmy, bardzo mocne, bo najdroższy hotel w Polsce kosztuje tyle, ile tam kosztuje doba. No tak, a namiot bezpłatny, więc wygodnie. Więc tak, podróżowałem z namiotem, no i powiem, to życia nie ułatwia, jeżeli ciągle pada i ciągle wieje, z tego względu, że wilgoć jest wszędzie i na końcu w trakcie takiej jazdy motocyklem w takich ciężkich warunkach, no to walka idzie tylko o to, żeby śpiwór i namiot były no, w miarę suche, chociaż muszę powiedzieć, że na Nordkapie namiot mi kompletnie zamarzł po nocy. I 2,5 godziny zajęło mi w ogóle go oczyszczenie i doprowadzenie do stanu, żeby się w ogóle dał zwinąć, a nie rozerwał, bo był skorupą po prostu lodu. Zresztą i rano trzeba jeszcze jakiś motor rozgrzać, tak? No bo to wszystko jest zamarznięte. Wiesz, motocykl na Nordkapie bym się pokrył 2-centymetrową warstwą lodu. Także huchałeś? Rozpaliłeś ognisko? Ściągałem, skuwałem, żeby się w ogóle dało na niego wsiąść i się go uruchomić. Jedzenie tak. Ze sobą, tak? Jakieś konserwy? Jedzenie, tak, jedzenie ze sobą, tak. No konserwa turystyczna zawsze rządzi. Spotykałeś innych motocyklistów na trasie? Spotykałem bardzo nielicznych. Spotykałem ludzi, którzy cofali się już od Alta w dół, nie jechali już w kierunku Nordkapu, bo uznali, że warunki są po prostu za ciężkie i się nie da w takich warunkach jechać. I spotykałem Niemców. Spotkałem na Nordkapie spotkałem jedną parę Francuzów, jechali motocyklem z wózkiem bocznym, którzy wjechali na Nordkap od strony Finlandii, ale też już stwierdzili, że przez Norwegię w tych warunkach nie jadą i będą wracali z powrotem tą drogą, którą ja wracałem. Przy czym się okazało, że cały powrót był dokładnie w tych samych warunkach, bo cały front pogodowy przeszedł przez góry i do Sztokholmu cały czas deszcz, lekki śnieg, non-stop. No tak, to już mogę się do tego przyzwyczaić. No, czyli Nordkap zaliczony, a kolejna podróż troszkę cieplejsza, chociaż też nie do końca, bo Islandia, tak? Tak, w przyszłym roku chciałbym na Islandię, no bo jak już na zimno, to trzeba pociągnąć po prostu. No i przybędzie kolejna naklejka, bo tu jest kilkadziesiąt plakietek z miejsc, w których byłeś. Rumunia, tak. Serbia, Bośnia i Hercegowina, Słowacja, Iran, jest chyba nawet Stany Zjednoczone. Turcja. No i Nordkap się pojawił, tak, widzę, także jest świeżynka z tyłu. Nordkap, tak. No to w takim razie, nie wiem, jak czego się życzy motocyklistom? Szerokiej drogi, tak jak... Gumowych drzew. Gumowych drzew. W takim razie tego życzę. No i mam nadzieję, że kiedyś, jeśli my wsiądziemy z naszą ekipą, pokaż nam świat, może na jakiś skuter albo na kilka, gdzieś się spotkamy. Zobaczymy. Zachęcam. Poznawanie świata motocyklem jest wspaniałą przygodą. Także to ja zachęcam. Ja się przyłączam do tej zachęty.